Hej, siemanko, tu Miasto Grzeczności, witam was w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza. Lecimy, wróć później, ich zadania. Akceptuję. Cześć, księmiarz, walentynek, dzięki, czy możemy przez chwilę porozmawiać? Jasne. Więc Flora i ja jesteśmy razem od... O, czekajcie, mamy tutaj zanikła, zaraz przeczytamy, co tam chce. Rządka jest pusta, dobra. Z Lara jesteśmy razem od 2 lat i wszystko układa się świetnie. Mamy wiele dobrych wspomnień i chcę ich mieć jeszcze więcej. Myślę, że jest tą jedyną. No wiesz, chcę ją poślubić i spędzić z nią resztę życia. 2. rocznica jest dobrym momentem, aby ruszyć dalej, ale nie wiem, czy ona czuje to samo. Mogą, ale chcę być 100% pewien, czy chcę przejść na kolejny poziom, zanim ją o to zapytam. Potrzebuję twojej pomocy. Aby się tego dowiedzieć, pomożesz mi? Z przyjemnością pomogę. Dzięki, przemyślę to i wrócę do ciebie później. Pa. Jadłeś kiedyś jalapeno owinięte bekonem? Są takie dobre. Szkoda, że nie możecie ich tu zrobić. 2 kawałki. Po prostu przekrój pół. Jalapeno i bekon. Dobra. Standardowo oczywiście 3 dni sobie nagramy tej gry. Miałem tej gry nie nagrywać, ale bo tę grę długo się nagrywa, ale mówię, dobra tam. Miejsce serwuje się krewetki na pizzy. Tak. Pizza z krewetkami. Robi się jedna sztuka. To jest moje ciekawe pizza z krewetkami. Ciekawy temat. Krewetki są w ogóle dobre, ale na pizzę to nie wiem. Chcę pizzę, nałóż na nią sos, czy to będzie farma, czy to będzie, czekajcie, prawie mi opatrz, to będzie cebula, ale farma to... Wezmę pizzę, boczki, ba, boczek, farma no to boczek. Boczek i cebula. A, powiedzmy się zabawić z bekonem, rzeczywiście. Pyszne, pyszne, pyszne. Ciekawe w ogóle, jak wyglądały pierwsze wersje tej gry, bo nie grałem od początku, to nie wiem. Ser, zrób moją pizzę super chrupiącą. I ta pizza to w sumie jak pizzerynka taka typowa, ser, sam ser i tyle. A teraz zróbmy sobie dla Zazuma coś z papryką i dajmy mu na przykład pizzę bez flatbread. Potrzebuję pizzy wegetariańskiej, bo... Dobra, darmowa pizza to spoko. 3 pizze na dzisiaj. Jedna z owocami, jedna z warzywami i sosem. Dość zapłacę mu, tak samo, bo... O, żeż! Nie zdążyłem zrobić tej pizzy. Tak. Podaj. Nie... Oj. Czekajcie, osiągnięcia. Czy to też się zaliczyło do tego osiągnięcia? Ej, świetna obsługa, obsługa 16 klientów w jeden dzień, to się udało 6 razy, a ja myślałem, że się nie udało, ej, lol, ale ja jestem kretynem, czyli udało się wcześniej. Uwielbiam serowy placek z czosnkiem, tak, serowy placek z czosnkiem, jasne, robimy.
W sumie tak z czosnek jak idzie na pizzę, to tak z całymi ząbkami nie bardzo. No, powinien być tak starty, właśnie tak, w takiej maszynce specjalnej i taki drobniutki. Tak. Albo w jakimś sosie. Czy mogę dostać dwie pizze z carbonara z pokorzoną zamiast jajek? Boczek, sery, bakłażan, okej. Okay. Bakłażan, dobra. Sumie carbonara, właśnie carbonara. Coś kojarzę to, ale nie wiem skąd, nie pamiętam już. A, bo jest chyba takie spaghetti. Ale pizza z carbonara chyba też jest. Hej, dlaczego pokrętły powiodłowe nie mogą przejść przez ulicę? Co głupi tekst. Dlaczego pokrojone pomidory nie mogą przejść przez ulicę? O, czosnek nam się kończy. Dobrze, że trochę zasiałem czosnku. O, wezmę bruschettę z pesto. Co, nie ma tego, ale wszystko pesto. Chleb sobie. Czy pomidory, czosnek? Pomidory, czosnek, bazylia, okej. Okay. Pesto. Kurde. Bazylia. Dobra. Bruschetta. Skończył nam się wóz pieca, szkoda. Dobrze, że kogoś obsłużymy. Wreszcie mogę zjeść u ciebie sałatkę Cezar z kurczakiem na pizzy. Cezar. Dobra, że jeszcze uda się obsłużyć jednego klienta, zobaczymy. Bo nie wiem. Swoją drogą to pieniędzy mamy całkiem sporo. To najlepsza pizza świata, spoko. Niezły zarobas. Poczułem zapach pieczarek. Pieczarek jest, tylko przyszły mi dreszcze szczęścia. No i dobra, spoko. Zobaczymy, ile zarobiliśmy. Ale sporo, bo dostaliśmy za aktualizację boost. Boost tam plus chyba 50% do napiwków, to sporo powinniśmy zarobić. No, $218, mówiłem sporo. Walentynki. Co my mamy tu ciekawego, co? Balonowe serce. Wezmę serce na drzwi. Wezmę. Brak nowych wiadomości. Jest mi smutno, bo nie ma wiadomości. A, telewizor nam zniknął przez to. Dobra, tam telewizor taki był potrzebny. Hej, wróciłem, obmyśliłem plan, który zadziała. Poproszę Florę, aby jutro zamówiła dla mnie pizzę. Kiedy tu przyjdzie, pogadaj z nią, aby zobaczyć, co myśli o małżeństwie. Ta, trochę się denerwuje, wiesz. Prawdopodobnie będzie czuła mniejszą presję przez rozmowy o małżeństwie, kiedy mnie tu nie będzie. Dzięki, przyjaciel, wrócę później.
Krewetki z masłem cynamonowym. Żadne krewetki z czosnkiem. Chyba krewetki z czosnkiem. Daliśmy kasę, ale zaraz i tak nam się zwróci. W końcu aktualizacja to tych taka to są rzeczy takie jakby czasówka, że one potem znikną, więc nie będzie ich. Więc kupiłem sobie kilka przedmiotów, co mi tam. Chyba 200 wydałem, tak? Kurczak wszystko nigdy nie rozczarowuje. Połóż go na 2 bitce, 8 gramów na każdej bitce. Nie wiem, czy mi tego czosnku starczy na 2 pizze. Dobra, starczyło. Jeszcze jest na 1 pizzę prawdopodobnie. To dostałbym tylko 7 dolarów, a tak to spoko, dostaliśmy sporo kaski. Hej, chcę pepperoni, dobra, połowa to pepperoni, druga połowa z serem. Tak. Moja babcia jadła codziennie ząbek czosnku i czosnek. Możesz to użyć sos pesto, przynajmniej 2 połowy. Sos pesto, czosnek, dobra. Jeszcze jest czosnek, to no starczy jeszcze może na 1 pizzę. Mamy najwięcej pomidorów, więc na razie pomidory nie będę sadzić pomidorów. Robię 3 pizze z pizze z 3 pizze z pestolówkami, czosnkiem i bazylią. Czekajcie, oliwki, czosnek i bazylia. Dobra, bazylia i czosnek. No to już. Starczyło na 3 pizze? A, bo już mamy za... Dobra, to jak się widzę, kończy czosnek z normalny za pieniądze, znaczy z farmy naszej, to normalnie za pieniądze go już mamy, to już nie tak fajnie. Jest niesamowita. Będzie mi starczyło na może na pół pizzy jednej. Pizzy z kurczakiem, parmezanem. Dobra, 2 pizze z kurczakiem. Swoją drogą, dzisiaj będę nagrywać jeszcze zmierzone testowanie. Ale to po nagraniu tego odcinka dopiero. Tak, w końcu mogę spróbować pizzy puttane z sos pesto. 0 kawałków. Znaczy, może zrobić pizzę z anchoa, czosnek, oliwki, dobra. Ej, to tani ten czosnek jest w tej grze. Myślałem, że droższy.
Nie osiągnięcia. Tym na 16, dobra. Daj mi się swoją najostrzejszą w sensie. Chcę pizzę. Chcę, aby była tak piękna, że mój język zdrętwie i połóż na niej ze spesu. Potrzebuję udrykowego. Pepperoni i jelena. Dobra, proszę bardzo. Najostrzejsza, ciekawe czy jest taka ostra. Znaczy jalapeno to tak, w sumie lepiej jalapeno to jest ostrawa, ale... Ależ tak ostre to nie. Chcę cebulę i oliwki, tylko dla mnie. Hej, co zrobicie by... No to ostatni klient w tym dniu, zobaczymy zarobki, zobaczymy tamte no to ogólnie pierdolę, też zawsze patrzymy i... Czy nam się to opłacało? Dzięki? Bo tak zawsze bez stosu miało być. Kurczę byki, wypierdzielać. A tu jest to obmienienie się reklamy, dobra. Nie zauważyłem tego. Sorry, sorry, ślepy jestem. Mamy to dekoracje do ogrodu, super. Dobra, następny dzień. Trochę wydaliśmy kasy na ogród. No i tu nie ma też wiadomości, także nudny taki odcinek. Cześć, jedną pizzę z pepperoni. Cześć, jedną pizzę z pepperoni, połowa z kiełbaskami. To jest chyba ta jego dziewczyna, chociaż nie wiem, nie pamiętam jak wyglądała. Dzięki, twoje pizze są najlepsze. Kevin i ja uwielbiamy je. Jakieś plany na walentynki, będziemy obchodzić naszą drugą rocznicę. Chociaż mam nadzieję, że będziemy mogli świętować rocznicę do końca życia. Tak, myślę, chciałbym wejść na kolejny poziom naszego związku. Ale dzięki za pizzę, do zobaczenia. Do zobaczenia. O! Czyli tutaj się no uda się coś. Mogę dostać pizzę, pizzę pepperoni bez sera i sosu? W ogóle, to pepperoni jest teraz w kształcie serduszek. Nie zwróciłem na to uwagi w ogóle. Tak, czasami nie zwracam uwagi na szczegóły, a to jest taki w sumie ważny szczegół, bo w końcu walentynki. Gdyż jak wrzucę ten film, to już nie będzie walentynek pewnie. Wezmę bruschettę z pesto. Proszę o niekrojenie mojej pizzy. Chcę bruschettę z pesto. Czyli nie będzie tego wszystko. Pesto, chleb, ser. Czosnek, pomidory, czosnek, bazylia.
Mam wszystko w tej pizzy, dobra. Wieczorki, kiełbasa, pepperoni, ser. Położę wszystko do mojej pizzy. Wieczorki, kiełbasa, pepperoni. Wieczorki, kiełbasa, pepperoni. Pepperoni fajnie tak wystaje, serduszka. Tak bardzo. Wybieram te wszystkie zdrowe opcje. Wezmę pizzę z sosem pesto, kurczakiem i warzywami, albo bez sera. Przypuśćmy, że jeśli użyję widok. Czegoś miało tam nie być, ale nie wiem, o co chodzi. Możesz mi zrobić pizzę z pepperoni i oliwkami? Dzięki. To moje życie spoko. No, nieźle tu się zapowiada. Specjalność lokalu wygląda dobrze. Chcę jedną na teraz i jedną na później. A kupimy sobie tą. Czemu nie? Wezmę słodką słodną pizzę z oliwkami i ananasem. Dobra. Oliwki, ananas. A, nie kupiłem busta pieca, ale dobra, kupię drugi raz. Trzy pizze z kukurydzą, ale chcę je w połączeniu z ciastem pełnoziarnistym. Och i... No dobrze, chrupiące. Lubię te pizze. Pomidory są najlepsze, prawda? Połóż na mojej pizzy wszystko, co jest pomidorem i serem. Na 30, okej. Czy kiedykolwiek próbowałeś ananasów z krewetkami? To jest smakowe, założę się smakowe, to lubię na pizzę. Proszę, połóż ją do pizzy dwa razy. Próbowałeś pizzę z ananasy i krewetki. Dobra. Najlepsza pizza świata, spoko. No to z chyba dwóch ostatnich klientów obsłużyłem. Dwie pizze z oliwkami i pepperoni, ale bez sera.
Dobra, 9.30. Czy jednego obsłużymy? Czy mogę dostać pizzę z anchoa i kukurydzy i anchoa, kukurydzy i jalapeno? Nie to ciasto. Jalapeno, będzie ostra rybka. Taka dziwna pizza. No bo ostra ryba. Ja to bym taki, nie wiem, czy bym jadł, no. W sumie anchoa to się je całe takie rybki. Chyba się je. No bo one w sumie to są malutkie, więc połknąć ich chyba nawet można. Czy nie, jakich one są rozmiarów? W sumie nie wiem, nigdy nie jadłem anchoa. Się na tym nie znam za bardzo. No właśnie, jak się je te anchoa? Czy się je w całości, czy się gryzie, czy jak to jest, czy one mają duże ości? Ciekawe właśnie. Dobra, no to kończymy odcineczek. Pewnie kochać przyjdzie. Przyszedł. Nara. Kochaciu, także. O. Czy słyszysz dzwony weselne? Pomóż staremu przyjacielowi zadać pytanie swojej ukochanej. Ustaw idealną scenerią, zbierając piękne dekoracje. Także moi drodzy, to była gra. Good pizza, great pizza. Jeżeli lubicie oglądać u mnie serię z tej gry, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was także na poprzednie filmy, do następnego na razie. Cześć, hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem, także siemanko.